Dzisiaj dwa wyjątkowe samochody z mojego garażu. Nissan GT-R Nismo. Inżynieryjna doskonałość. Samochód, który myśli tylko jednym. Jak pojechać jak najszybciej. Samochód zupełnie innych czasów. Corvette C1. Samochód, który cechuje piękno, a zarazem sport. Tata zawsze mówił, synku, dajemy pierwszeństwo starszym, więc zaczniemy od Corvette. Samochód naprawdę piękny i wyjątkowy. Czy w życiu ważne są marzenia? Czy uważacie, że warto jest spełniać marzenia? Jestem przykładem człowieka, który najpierw marzył, a później coś osiągał. I życzę wam, żebyście znajdowali te miejsce, gdzie marzenia zaczynają być w takich niesamowitych rejonach, które wydają się nie do spełnienia. Ale kto marzy, ma szansę na realizację tych marzeń. Ci, którzy nie marzą, nie mają nawet możliwości przejścia w tą sferę. What does the 1956 Chevrolet look like? That's the best kept secret of the year. Keeping it secret until Friday, November 4th, is the job of the men and women in scores of Chevrolet plants across the nation. Chevrolet 456 is on its way to you right now. Its new beauty, new power, and new performance are secrets worth waiting to learn. So... Zastanawiacie się, czemu się tak przebrałem? Nie lubię się przebierać, lubię się ubierać. Ale ta kurtka jest dla mnie szczególnie ważna. Ona się wiąże z tym samochodem. To też jest amerykański sen. To też jest coś, co było dla mnie ogromną dumą. Piloci F-16 z Łaska zaprosili mnie i stałem się honorowym członkiem eskadry. Wyobraźcie sobie, nie latałem nigdy F-16, chociaż siedziałem. Siedziałem za sterami, latałem też symulatorem. Nawet się przyznam, że wleciałem pod ziemię. 120 metrów, nie za głęboko, ale tam wleciałem. Chłopaki mówią, panie Krzyśku, do góry, ciągnij pan. Nie wiedziałem, że jest uzbrojony, że miałem przy sobie rakiety, które nie pozwoliły mi się wyciągnąć. Ale powrócę, dlaczego ta kurtka i dlaczego ten samochód? Reklamy Corvette były chyba skierowane do ludzi, żeby też wybudować te marzenia. Że pilot samolotu wsiada do samochodu, który trochę wygląda jak samolot, który ma te kształty, który ma kosmiczną moc jak na tamte czasy. Wyobraźcie sobie samochód, który ma mały silnik. Oczywiście to brzmi mały, bardzo mocno w cudzysłowie. 4,3 litra. Mały, small block to nazywali Amerykanie. Mały ośmiocylindrowiec, malutki, 225 koni. Z tak małej pojemności Amerykanie mówili, tak ogromna moc. W tamtym czasie, 56, przypominam, w tamtym czasie Warszawa miała 50 koni i całkiem żwawo pomykała po naszych drogach. I wszyscy mówili, dobry, fajny samochód, jedzie. 225 koni. Samochód, który, zobaczcie, nie ma miejsca na walizkę, nie ma miejsca, jakiś tam mały bagażniczek. Jest miejsce na piękną dziewczynę albo na chłopaka. W zależności teraz stoi dziewczyna. Siada za kierownicą i mówi, chociaż to by było trochę ciężko, bo ta kierownica bez wspomagania i ten sposób przekładania biegów, wyobraźcie sobie, ta Corvette jest też wyjątkowa, bo ma mechaniczną skrzynię biegów. Normalne sprzęgło, jak w europejskim samochodzie, jedyna, dwuja, truja i chyba nie za wiele tych biegów więcej jest, ale w zasadzie jak uczciwie dodasz gazu, to mieli kołami. Co mnie zafascynowało w tym samochodzie? Na pewno to, jak on wygląda, jak jest wykończony, jak ten nikielek spogląda z różnych miejsc, zegary, lustereczko, które jest w tym miejscu. Ktoś mi powiedział, dlaczego nie zamocowane tutaj? Bo ten daszek, hardtop tak zwany, zdejmowany jest i można jeździć sobie, czując wiatr we włosach. Ja jeszcze mogę czuć wiatr we włosach, także mi się to udaje. Czy ten samochód świetnie jeździ? Jestem niestety gościem, który jest skażony super samochodami, który dotknął aut, które mają fenomenalną technikę, które cudownie trzymają się drogi.
ten samochód jest wyjątkowy, jeżeli siedzisz w restauracji czy w kawiarni, pijesz kawkę i spoglądasz sobie na niego i mówisz, no naprawdę jest piękny. Kiedy jedziesz, jest ten moment takiego poczucia, że jest trudny w prowadzeniu, że każde dodanie gazu gdzieś tam na wyjściu zakrętu możesz tym samochodem odrobinkę pojechać bokiem albo całkiem dobrze. Ale wiecie, do czego jest najlepszy amerykański samochód? Gaz do dechy, lewa nóżka na hamulcu, wypuszczasz sprzęgiełko, a z tylnych kół co się dzieje? Dużo białego, cudownego, niektórzy to kochają, tak zwane palenie gumy. Ja w sporcie wiem jedno, jak pali mi się guma, to znaczy, że stoję w miejscu, że nie przyspieszam. Więc mnie te palenie gumy troszkę mniej ciągnie, troszkę mniej rajcuje. Mnie najbardziej cieszy, kiedy samochód kosmicznie przyspiesza. Kiedy te koła, które no tu są cieniutkie, wąziutkie, które nigdy nie myślały o tym, żeby ten samochód był bardzo sprawny, bardzo, bardzo dobrze skręcał czy hamował. Hamulce bębnowe. To też jest ten element, który 3-4 hamowania, bo można to auto rozpędzić do całkiem dużych prędkości. 3-4 hamowania i zaczyna być gumowy zwalniacz. Wiecie, co to jest? Że ty hamujesz, on nie hamuje. Ważne, żeby twardego nie było z przodu. Wtedy się udaje. Czy można ten samochód kochać za to, jak jest zbudowany? Oczywiście. Zobaczcie na kształty. Nie można było z blachy zrobić łatwo takich kształtów. Więc są tu już wtedy kompozyty, jakkolwiek by to znał, czy plastik. Na pewno nie jest to karbon, na pewno nie są to jeszcze takie rzeczy jak w super samochodach obecnie. Ale na pewno kształty i to, jak ten samochód jest wykończony, no budzą niesamowite wrażenia estetyczne. Z mojej perspektywy, kiedy staję z boku i kiedy patrzę sobie na to auto, myślę, czy może być coś, co jest, co ma, nie wiem, 60 parę lat. Wyobraźcie sobie, to jest starsze ode mnie. No, czy to jest możliwe, żeby coś było starsze ode mnie? Tak, to jest starsze ode mnie, a wygląda no po prostu bosko. Kształt, ten tył trochę Batmobila. Zobaczcie, rury wydechowe wychodzą ze zderzaków z tyłu. Tu też takie dwa charakterystyczne, piękne kształty. Tu jest no, oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Ten znaczek, który ma taką głębię, w którym można spojrzeć, kapsel, już to zdradziłem, bo każdy, kto pomyślał, nie no, zawodowe nakrętki, Red Wishboard, dokręcane centralnie, młoteczkiem dokręcasz. Nie, nie, to tylko kapselek. Jakbyśmy go zdjęli, pod spodem jest metalowa felga, która jest przykręcana, podejrzewam, na 4, a może 6 śrub. Nawet nie zaglądałem, przyznam się szczerze, bo nie złapałem jeszcze tu kapcia i mam nadzieję, że tak pozostanie. Ojej, ktoś mi uderzył. Niesamowite. Zapłakać się można. Samochód porysowany. To auto jest całkowicie odbudowane. Jest jak nowe. Gdybyście zajrzeli pod spód, na zawieszenia, na sprężyny, wszystko wygląda, jakby wczoraj wyjechał z fabryki. Ten, kto przygotowywał ten samochód, pokazywał mi, kiedy auto było na podnośniku, że sposób malowania podłogi jest dokładnie taki, jakby była niedomalowana. Ja mówię, no przecież nie jest domalowana. On mówi, dokładnie tak wychodziło to z fabryki. Wyobraźcie sobie, że każdy szczególik, każdy materiał, który został użyty do odbudowy, bo przecież to auto wygląda zupełnie jak nowe, jest dokładnie taki, jaki powinien być. Pozostały kawałeczki dla próby, żeby zobaczyć. To jest auto, tak zwany matching number, czyli wszystkie rzeczy, podzespoły, silnik, skrzynia biegów, tylny most są dokładnie z tego egzemplarza. To jest niesamowite, bo to auto jest w pełni oryginalne. Ale zobaczcie, jaki jest środek, jak jest wykończony, jak detale decydowały o tym, że każdy, kto wsiadał, robił te słynne amerykańskie wow. Wsiadam do tego samochodu. Zobaczcie, kierownica nie jest regulowana. Trzeba tu ładnie nóżkę wsadzić. Nie jest to wcale łatwe. Pozycja, delikatnie mówiąc, trudna, jak w starodawnym samochodzie. Nawet siedzenia nie przesunę za bardzo, a w zasadzie w ogóle nie przesunę. Wyobraźcie sobie samochód, w którym nie jest przesuwane siedzenie. Trzeba się dostosować. Ja jestem gościem, który umie się dostosować, ale taką kierownicą zmieniać gwałtownie pas ruchu, czy coś zrobić, to może być poważna przygoda. Czy
Ten samochód robi wrażenie. No chodźcie i zobaczcie. Zobaczcie, jak wyglądają zegary. Zobaczcie obrotomierz, który na 6500 ma nastawiony limiter. 6500 obrotów. To naprawdę są obroty, które w takim starodawnym V8 robiły dźwięk, robiły wrażenie. Podsufitka, daszki, to wszystko w nikielku przepięknym. Napis, strach rączka, każdy może chwycić i ma szansę nie bać się. Zobaczcie, jak pięknie ten cały element wykończony, każdy szczególik, każda rzecz jest w tym pięknym czerwonym kolorze albo dokończona właśnie nikielkiem, czy nawet tutaj takim lekkim matem z tym napisem Corvette. Bardzo mi się ten samochód podoba. Cztery biegi. Cztery. Wsteczny. Podciągamy do blokady wstecznego, a radyjko, no, nie grało jeszcze, przyznam się szczerze, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach muzyka odgrywała wielką rolę. Dlatego ten samochód z jednej strony był, no, takim autem do pokazywania, takim autem do frajdy, do przyjemności. A z drugiej jednak miał walory auta, które jeździ bardzo szybko, bardzo dynamicznie. No i pewnie był niebezpieczny, jeżeli miał tyle koni. Jak widzicie, moja pozycja za kierownicą nie jest doskonała. Ergonomia w tym samochodzie, no, chyba wiele jest do życzenia, jeżeli chodzi o pozycję, o sposób trzymania kierownicy, o to, że nie można przesunąć w ogóle siedzenia, ale chyba nie o to chodzi w takim aucie. Te auto ma zapalić, ma dawać tą frajdę, no i niesamowicie wyglądać, bo myślę, jeżeli spojrzysz na te zegary, jeżeli poczujesz, co inżynier chciał ci przekazać, to masz wrażenie, że jesteś w estetycznym raju. Zawsze mówiłem tacie, że spaprał robotę o te kilkanaście centymetrów. Myślę o motorsporcie i o takich samochodach jak Corvette. Widzicie mnie? A kuku, to jest dobre, co? Ale mieszczę się w tym aucie. Trochę wystaje, jak zdejmę ten daszek i jadę sobie, to żeby cokolwiek widzieć i żeby na zębach nie mieć, bo jestem uśmiechniętym kierowcą, żeby nie mieć much na zębach, to się po prostu kulę. Jadę w ten sposób, trochę jak w kartingu, kiedy kończyłem swoją karierę kartingową i zaczynałem rajdową. Czy ten samochód jest piękny? Na pewno tak. I to jest ten element, który chyba najbardziej mnie przekonuje. Jego piękno, jego wykończenie, jego kształty, to wszystko jest wyjątkowe. Kiedy się nim jedzie, już jest odrobinkę inaczej. To już nie jest ta frajda, to już nie jest ta przyjemność, nie są te moce, ale spojrzenie zazdrosnych chłopaków i pięknych dziewczyn, to jest to. No zaświnili. Nie potrafili dobrze domyć samochodu. No jak to wygląda? Zobaczcie, jak elementy bezpieczeństwa w samochodach z tamtych czasów no w zasadzie nie istniały. Kierownica, która no być może ona by wykonała jakieś ruchy, gdyby na nią naparł, chociaż podejrzewam, że uderzenie nie byłoby najwspanialsze. Nie ma z tyłu zagłówków, czyli każde uderzenie z tyłu, każde takie mocniejsze użycie tutaj fizyki, czyli newtonów, no powodowałoby poważne obrażenia. Na pewno te samochody, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no stawiały wiele do życzenia. Nikt nie myślał wtedy, że auta mają wypadki, że auta się przewracają. No i myślę, że w tym samochodzie trzeba mieć respekt i do prędkości, i do hamowania, i do tego, co się wokół nas dzieje. Dlatego jedziemy grzecznie, miło i spokojnie. Zobaczcie szczególiki. Wszystko jest przepiękne. Wszystko jest, jakby wczoraj wyjechało z fabryki. Pokażę Wam jeszcze taki szczególik, który ten pan, który odbudowywał ten samochód, mi pokazał. Jak elementy, które używa się do naprawy, czy w zasadzie wymiany, są pokazane. Zobaczcie, pokażę Wam taki szczególik. Też miałem okazję to zobaczyć, jak odnowione jest to siedzenie od spodu. Wszystkie te materiały są zupełnie nowe. Takie worki jutowe.
Później to są normalne, regularne sprężyny, które są w takich specjalnych pokrowcach. A zobaczcie, tu jest stary materiał, ten, który był oryginalny. On jest identyczny jak ten, który jest zastosowany tutaj do osłony tych sprężyn. To jest niesamowite. To pokazuje, z jakim pietyzmem ten samochód był odnowiony. Dobra. Zobaczcie, bagażnik. No nie jest to samochód, którym można pojechać na wakacje. Amerykański samochód i nawet trupa się tu nie da schować. Ja nie wiem, chyba żebyś wyjął te koło, zapasowe koło, to jest coś. Teraz w nowych autach coraz ciężej o zapasowe koło, a te kółka czasem się przydają. Kluczyki zabieram, wsadzimy do stacyjki, a teraz zobaczycie, jak wygląda silnik. No, nie jest tu łatwo otworzyć. O, chyba się udało. Zobaczymy. Tak, idzie do góry maseczka. No, myślę, że mechanicy byliby zadowoleni z takiego samochodu. Zobaczcie. Prądnica tu jest. Wyobraźcie sobie, gdzie jest obrotomierz. Obrotomierz jest przy prądnicy. Idzie tu sobie taka lineczka, która pokazuje, jak kręci się silnik i w ten sposób wiemy, jakie są obroty silnika. Niesamowite. Żadnych czujników, żadnych sond. Po prostu pasek do prądnicy. Piękne kolektory wydechowe. Warto zobaczyć, jak wygląda kolumna kierownicy. Wielka rura, która przy wypadku na pewno głęboko idzie do środka. Nie chciałbym tego przeżywać. Samochodzik, który, zobaczcie, otworzymy sobie, żeby zobaczyć to, co kiedyś było bardzo ważne w samochodach sportowych. Gaźniki. Dwa porządne gaźniki, które, no, jakbyście zobaczyli, jakie ilości paliwa przelatują w takim silniku przez te gardziele. W motorsporcie, dawnym motorsporcie, to było bardzo ważne, żeby wystroić te dyszki, żeby odpowiednia ilość paliwa do powietrza była. Teraz jest to proste. No nieźle. Mam szczęście, mam. Wolałbym, żeby to mi wpadło do gardła, niż żeby gdzieś zniknęło w tych czeluściach. Kiedyś ustawiało się bardzo precyzyjnie powietrze do paliwa. Teraz w nowoczesnych systemach mój inżynier robi sobie na klawiszach dowolny skład mieszanki. Albo dolewa mi paliwa, albo zwiększa powietrze, albo turbiną podniesie doładowanie. Jest dużo prościej. Kiedyś ta precyzja, ta inżynieria była naprawdę skomplikowana. Jak idealnie dobrać powietrze do paliwa? 4-3 litra, mały silnik, dalej się z tego śmieję, jaki on jest mały. 225 koni. To naprawdę ciągnęło, to naprawdę robi wrażenie. Do tej pory ten samochód, wyobraźcie sobie, on waży 1400 kilo z jakimś małym groszem. 1400 kilo. Przy tych samochodach, które mamy obecnie, to jest naprawdę lekkie auto. Zawsze precyzyjnie dokręcamy. Lepiej, żeby nic nie wpadło do gaźniczka. Kiedyś się zdarzało, że twarde przedmioty wpadały do gaźnika i silnik stawał, oddawał ducha. Zamknięty. Za co lubię ten samochód? Za niewiarygodny design. Za to, jak się prezentuje. Za to, jakie robi wrażenie, kiedy wchodzę do garażu. Za każdym razem, kiedy na niego patrzę, myślę sobie, kto miał taką fantazję, że zrobił tak przepiękne kształty, że potrafił to wymodelować, że ten samochód jest taki zwarty, tak bardzo piękny. Kiedy do niego wsiadam i jadę, jestem już w troszeczkę innym świecie i przyznam się szczerze, że nie jestem miłośnikiem przemieszczania się szczególnie szybkiego tym samochodem. I dlatego zaproponuję Wam coś nowego. Coś, co jest zupełnie inne. Coś, co jest przepaścią technologiczną do tego samochodu. Przenosimy się o 68 lat do przodu. Nissan GT-R Nismo. Jeden z ostatnich egzemplarzy, jakie zostały wyprodukowane, to jest jeszcze prawdziwa benzyna. Żadnego prądu, żadnego dopędzania. Dwie wyczynowe turbiny, które dodają temu autu niesamowitego przyspieszenia. 2,6 sekundy do setki. Kiedy włączasz launch control,
kiedy naciskasz hamulec i czekasz. Te charakterystyczne obłędne. 2,6 sekundy, 100 na godzinę. Dalsze cyferki 120, 140, 160, 200, 220, 220 wskakują równie szybko. Obłędne urządzenie. Urządzenie, które podnosi ciśnienie, które sprawia, że serce bije inaczej. A jeszcze na koniec, jak trzeba skręcić czy zahamować, równie precyzyjnie jak nóż w maśle działa. Kocham ten samochód, to już mój czwarty egzemplarz. Dwa pierwsze GTR-ki wtedy jeszcze były dosyć tanie. Jeszcze generalnie porównując do super samochodów, to te auto ma rozsądną cenę. Ale z perspektywy tego, co jest w środku, z perspektywy, co zrobili inżynierowie, to mam świadomość, że przygotowanie tego samochodu, zbudowanie go, stworzenie tej myśli, to był element, w którym księgowy nie brał udziału. Obydwa te samochody, i Corvetta, którą wcześniej widzieliście, i ten Nissan, nie mieli dostępu księgowi do produkcji, do wymyślenia tego samochodu. Czysta inżynieria, czyste poczucie. Karbonowy daszek nie jest tani, ale lżejszy. Maska, wiele konstrukcji, błotniki, to wszystko jest jak najlżejsze. Ten samochód przy tej wielkości, zobaczcie, to nie jest mały samochód, ile on jest większy od Corvetty, waży tonę 600 z jakimiś małymi grosikami. Chyba że włożę coś do bagażnika, ale staram się jeździć jak najlżejszym samochodem. Samochód stworzony z marzeń inżynierów. Cała filozofia opływu powietrza, tego jak on wchodzi w różne otworki, jak zawraca, jak chłodzi hamulce, jak wchodzi do całego systemu, jak zderzaczek pracuje, który powoduje, że ten docisk jest tak doskonały. Kilkadziesiąt kilogramów z przodu, kilkadziesiąt z tyłu. Te auto naprawdę w miarę przyspieszania, w miarę prędkości przykleja się do drogi. Ja cały czas, kiedy wchodzę w długie zakręty, kiedy zaczynam używać tego samochodu tak jak należy, słyszę od niego: czy mógłbyś więcej? Czy potrafisz coś jeszcze zrobić? Czy chcesz spróbować więcej? To jest niesamowite. I myślę, że samochód, który z jednej strony w swojej doskonałości technicznej, przyspieszeniu, 55 przodu, 45 tyłu, to jest taki mniej więcej podział masy. W każdym zakręcie, który przesadzę, w który wejdę naprawdę za szybko, czuję, jak samochód równiutko czterema kołami przesuwa się i mówi: spokojnie, znajdziemy rozwiązanie, nie musisz wypadać z drogi. To jest fantastyczne, to jest uczucie, które dla takiego człowieka jak ja, który potrzebuje od samochodu, no jak najwięcej on może mi dać, ja to uzyskuję, ja to dostaję od niego. Hamulec, który w GTR-ze był przeciętny. Na początku metalowy hamulec, który wytrzymywał 10-12 tysięcy kilometrów. Do tego jeszcze nie tani. Trzeba było wymieniać co chwila, ciągle walka. Próbowałem z różnymi firmami, różnymi tarczami. Nie działało to. W tej chwili mam wreszcie hamulce węglowe. Hamulce, które naprawdę powodują, że nawet jak jest bardzo gorąco, nawet jak świecą, to mam hamowanie. To jest coś, co było w Porsche, to jest coś, co wydawało mi się, dlaczego Nissan tego nie robi. Wreszcie to jest. Czy chcielibyście zobaczyć takie drobne szczególiki, które są w tym samochodzie? Na przykład, po czym poznać dobry, zawodowy spoiler? Nie jakaś płetewka, którą sobie ktoś dołoży, tuningowa, jedna, druga, ładniejsza, szersza, większa. Nie. To jest z tunelu aerodynamicznego. Tu ktoś bardzo precyzyjnie policzył każdy kąt, każdą. Zobaczcie takie charakterystyczne wycięcia tu z tyłu. To nie jest po to, że tam fryzjer sobie przyciął, tylko tu przy dużych prędkościach, jakbyście zobaczyli w tunelu, jest taka kula powietrza, która stoi. Przez te odpowiednie nacięcia ona się po prostu odrywa. I auto jest znowu szybsze. To, co jest niesamowite w GTR-ze, bo pamiętacie, Corvettą zrobiłem 812 mil, naprawdę niewiele. To jest mój czwarty GTR i jeżeli go będę kończył przebiegowo, to będę miał 500 000 kilometrów. Każdy z moich GTR-ów przejeżdżał 120-130 tysięcy, wtedy go sprzedawałem. Ten ma dopiero 30, bo
tak naprawdę już go oszczędzam. Już chciałbym, żeby te kilometry biegły trochę wolniej, bo oczywiście każda rzecz ma swoją określoną wytrzymałość. 100 tysięcy dla takiego samochodu przy obciążaniu go, przy jeżdżeniu naprawdę dobrymi prędkościami, no na koniec musisz mieć jakieś zużycie. Mimo, że konstrukcja, że materiały, które są użyte do tych samochodów, to nie zabawa. Tak jak powiedziałem, księgowy nie miał z tym autem nic wspólnego. One były robione tylko i wyłącznie dla osiągów, żeby było jak najszybsze, jak najlepsze, jak najsprawniejsze. Korweta była w tamtych czasach naprawdę świetnym sportowym samochodem, ale czas poszedł bardzo do przodu. To, co widzimy w tym samochodzie, jakie są przepływy powietrza, jaka jest konstrukcja tego samochodu. Nie na darmo Usain Bolt, najszybszy człowiek na świecie, wskazywał przy GTR-ze właśnie tak. Czy macie świadomość, że jazda takim samochodem w różnych warunkach? Poprzednie GTR-y jeździły wiosna, lato, jesień i zima też. Zakładałem normalne zimowe opony i wjeżdżałem tym samochodem naprawdę w trudne warunki. Ten samochód prowadzi się trochę rajdowo. Ja zawsze mówię, że oprócz tego, że jest to samochód wyścigowo, no w zasadzie taki Gran Turismo porządne, on ma ten mikrogen rajdowy na krzywej drodze, na drodze, w której coś się dzieje, ten samochód reaguje, ten samochód mnie słucha. Parokrotnie wślizgiwałem się, ustawiałem go bokiem i myślałem sobie, jak to jest możliwe? To nie jest samochód do takiego sposobu jeżdżenia. Dla mnie to był naprawdę codzienny samochód. Ja wyjeżdżałem nim do pracy, wyjeżdżałem nim na rajd, wyjeżdżałem w nim różne miejsca i cały czas czułem bezpieczeństwo. Przy normalnej, spokojnej jeździe ten samochód świetnie się zachowuje. Niestety zużycie paliwa nigdy nie było jego silną stroną, bo on po prostu ma wir w zbiorniku. Pamiętam taki moment, jak byłem na niemieckiej autostradzie i śpieszyłem się bardzo. Wiecie, jakie są niemieckie autostrady. Nie ma ograniczeń prędkości. Po 120 kilometrach wskaźniki mi pokazały, trzeba by zatankować. Myślałem, że to jakiś błąd. Popukałem wskaźnik, niestety trzeba było nalać kolejny zbiornik do pełna. Ogumienie do tego samochodu niestety zużywa się dosyć szybko. Przy tych obciążeniach, przy tym, że samochód ma sporo newtonów i mimo, że kontrola tego, co robią dyferencjały, co robi skrzynia biegów, jest naprawdę bardzo dobra. Zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę, prawdziwy mężczyzna wyłącza wszelkie systemy i dopiero pokazuje, jak się jeździ. Pokazuje, jak się wpada do rowu. Nie dajcie się na to nabrać. Te samochody potrzebują pomocy. One są skonstruowane przez inżynierów. Są zawodnicy czy ludzie, którzy potrafią w ten silnik włożyć 800, nawet słyszałem o 1000 koni. I rzeczywiście te samochody, startując na 1/4 mili czy na jakiejś prostej, fantastycznie przyspieszają. Można się zakochać w tym aucie, ale jest zawsze ten moment, kiedy trzeba skręcić, zahamować i znowu dodać gazu. I znowu przejść w kolejny zakręt. I wtedy popsucie tego, co wymyślili inżynierowie MISMO, czyli to, jak pracuje skrzynia biegów, jak ten samochód się układa, jak pracuje zawieszenie. Naprawdę, podnoszenie mocy w samochodach od tak sobie na pstryknięcie jest dla grzecznych chłopców. Prawdziwi zawodowcy potrzebują samochodów, które jadą, które skręcają, które hamują, bo wtedy ten czas na pokonanie kawałka prawdziwej krętej drogi jest zupełnie inny niż te potwory, które mają 1000 koni. Używam do tego samochodu ostatniej generacji opon Michelin Pilot Sport 4S, chociaż niektórzy powiedzą, że już jest 5, że już jest 5S. Do super samochodów, tak jak do Veyrona czy do Bugatti, jest już 5. Tu jeszcze jest 4S. To jest w tej chwili na pewno najlepsza opona. Co jest ciekawe, to nie są runflaty. To są opony odrobinę bardziej pracujące. Wyobrażacie sobie, że ten doskonały system, który czyta, jaka jest wielkość koła, jaki jest uślizg w tym samochodzie, reaguje na te opony. Musieliśmy z inżynierami Michelin pracować nad ciśnieniem. Stosujemy odrobinę inne ciśnienia niż
chciałby producent samochodu. Stosujemy wyższe ciśnienia, bo ta opona po prostu jest bardziej w pracy. Ona ma większą przyczepność, ma lepszą mieszankę, jest fantastyczna na wodzie, ale niestety odrobinę bardziej pracuje, więc muszę ciśnieniami kompensować ten ruch opony. Jestem zakochany w tej oponie, kiedy wjeżdżam na wodę i mogę dalej podróżować maksymalnymi prędkościami po wodzie, no to każdy, kto zna się na szybkim jeżdżeniu, wie, że bardzo mało opon na takiej naprawdę dużej wodzie, już nie mówię o aquaplaningu, o tym, bo każda opona kiedyś wstanie, ale mokry, śliski asfalt, a ty naprawdę możesz się bardzo mocno i zdecydowanie opierać. Naprawdę lubię cię, mój Michelinku. Oyama. Drugi silnik Oyamy, który mam. Wyobraźcie sobie, że każdy ten silnik jest oznaczony nazwiskiem człowieka, który go składał. To już mój drugi taki silnik. To ciekawe. Ilu tam ich musi być? 5, 6 gości, którzy składają te silniki? Ręcznie składane silniki. Dwie turbiny rodem z wyścigów. Nismo ma specjalną wyścigową turbinę, która odrobina szybciej wstaje, która powoduje, że ciśnienie się trzyma, jakby to w ogóle nie był turbinowy silnik. Jak patrzę sobie na wskaźniki, bo mam bardzo precyzyjny i bardzo dobrą telemetrię, która pokazuje, co się w tym aucie dzieje, to tam jeden barek bez względu na obroty cały czas jest. 6 cylinderków w porównaniu do Corvety, 2 mniej. Dużo mniejsza pojemność, bo raptem 3,8. 600 koni, takie skromne 600 koni, bo inżynierowie Nismo mówią, że z powodzeniem mogliby 100 czy 200 koni dorzucić, ale każdy samochód powinien, dobry samochód, wyczynowy samochód, powinien od tłoka do opony mieć jedną linię, linię wytrzymałości. Często uśmiecham się, jak widzę wielkie koła i w środku małą tarczkę. I wiem wszystko o takim samochodzie. Zawsze spoglądajcie w auta do środka, jak koło jest wypełnione zaciskiem i tarczą. I już będziecie wiedzieli, czy to jest mocny samochód, twardy samochód, który coś potrafi zrobić, czy to jest samochód stuningowany, który ma piękne koła, który świetnie wygląda, który ma nawet mocny silnik, ale cała reszta nie jest dostosowana. Odpowiednia skrzynia biegów, odpowiednie przeniesienie napędu, odpowiednia płośka, odpowiednia zwrotnica, odpowiednia tarcza hamulcowa, klocki. To wszystko do końca, do ostatniego elementu, aż do opony włącznie, musi być zgrane do tej wielkiej mocy. Często nakłada się na samochód tuningiem, różnymi sposobami, różnymi technicznymi sztuczkami dużo koni, ale to w ogóle nie działa. To tylko przyspiesza przez chwilę, daje chwilę przyjemności, spali gumę i nic więcej. Prawdziwy samochód jedzie cały czas pełnym ciągiem i wszystko świetnie działa. Ten samochód ma bardzo dużo karbonowych elementów. Nawet ta cała belka konstrukcyjna jest też karbonowa. To mówi o tym, jak ten samochód jest świetnie wyważony. Co ciekawe, silnik stoi samodzielnie w tym miejscu. Cała skrzynia biegów ze sprzęgłami jest pod tylnym siedzeniem. Jest w zasadzie idealnym wyważeniem dla tego samochodu. Tak się robi tylko w wyścigowych samochodach. Karbonowy wał idący do tyłu i wał, który idzie do przodu, do przedniego napędu, bo przecież samochód jest czteronapędowy. To auto naprawdę kosmicznie przyspiesza. Pamiętacie moją pozycję w Corvecie? Tu ergonomia jest doskonała. Kiedy siedzę w tym aucie, kiedy widzicie kąt, w zasadzie spędzam w tym aucie dziesiątki, setki, pewnie patrząc w skali tych GTR-ów tysiące godzin i zawsze w tym aucie czuję, że to jest wszystko tak jak trzeba. Alcantara na kierownicy. Aż szkoda go dotykać rękami. Żadnych kremików na rączki. Nie, nie, nie. To musi być wszystko tak jak trzeba. Ta deseczka. Cisza w środku, no, nie jest szczególna, bo w końcu jest to samochód sportowy, ale dobre nagłośnienie, można słuchać muzyki i naprawdę można tym samochodem podróżować jak takim autem, którym przejeżdża się tysiące kilometrów. To, co już Wam wcześniej mówiłem, jedynym elementem, który go odróżnia, dużo częściej trzeba odwiedzać stację benzynową. Benzyna
która jest rekomendowana do 100 oktanów. W naszym kraju jest 98. Komputer odrobinę opóźnia zapłon, troszkę daje większą dawkę paliwa, no bo broni się silnik przed tym, żeby nie było spalania stukowego. Więc niestety to zużycie też jest odrobinę większe. Ale to, jak się czujesz w takim aucie, jak przyspieszasz, jak skręcasz, to jaką daje przyjemność jazda na naszych drogach. I to nie mówię o tych autostradach, o tych szybkich drogach, tylko jak się pojawia prawdziwa robota. Jeden zakręcik, drugi, przejście, jakiś nawet bałagan na drodze, kiedy rzeczywiście zdarzają się chwile, no bo na polskich drogach jeszcze w wielu miejscach jest trochę piasku, ten samochód naprawdę pięknie jedzie. I cieszę się, że mogę takie auto zostawić, bo to auto na pewno zostanie już ze mną do końca. Chciałbym, żeby stało w garażu auto, które jest całkowicie benzynowe, które jak naciśniesz gaz, naprawdę ładuje turbinami, które nie potrzebuje prądu, żeby być szybkie i które ma ciągle zapas, bo jeżeli masz świadomość, że ten silnik naprawdę mógłby więcej, a wcale nie trzeba więcej, 330 na godzinę, tak jak mówiłem, 2,6 sekundy do 100 km na godzinę, to jest naprawdę wystarczające. Bywa drogo w tym biznesie. Bywa ciężko, kiedy uszkodzisz takie auto, ale warto jest, bo jak naciskasz gaz, jak ten samochód przyspiesza, to wiesz, że to wszystko, co ci inżynierowie skonstruowali, jest naprawdę po coś. To nie jest tak, że te płetewki sobie ładnie wyglądają, czy tworzą coś przyjemnego. Nie, to jest tylko dlatego, żeby było jeszcze szybciej, jeszcze bardziej przyczepnie, żeby to auto jeszcze bardziej pokonywało każdy metr, żeby tymi pazurami darło. Uwielbiam te auta. To jest esencja motorsportu. Pokazałem wam dwa samochody. Samochody z kompletnie innych epok. Samochody, które mają, nie wiem, 68 lat różnicy między sobą, ale obydwa są w moim sercu. Czy chcielibyście zobaczyć coś więcej? Czy chcielibyście wejść w mój świat, świat motorsportu, świat samochodów, które kocham? Zapraszam was na mój kanał. Oglądajcie, a ja powiem wszystko, co czuję i wszystko, co jest w moim sercu. I jeszcze na koniec krótkie pytanie. Mówiłem dużo o Corvette, która jest droższa. Mówiłem o GTR-ze, który jest szybszy. Który byście wybrali? Napiszcie w komentarzach.